Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku Wiadomości ze Stodoły! Wiadomości ze Stodoły? Tematy dzisiejszego odcinka: Kazik Staszewski, gwoździe, krokwiaki, pompy VAT, Władimir Putin, ceny gazu, nowy kład. Ale najpierw odpalimy jakiś traktor. Odpalimy jakiś traktor? Ten, a może ten? A może odpalimy Porsche? Chyba ten. O, wsiadamy. Cyk, plusik mamy podłączony. A teraz jeden minus oraz drugi minus. I muszę tu trzymać rączką. Kontrolki mamy. Biegi na luz. I kręcimy. Co ten kot robi? Kocie! Kot zwariował. Kot dosłownie zwariował. Chodź, kocie. Kocie. No chodź, mordziaku ty. Mordeczko ty. Czemu ty tak świrujesz pawiańca? Wącha. Kot wącha wszystkie kąty, bo tutaj myszy, tu przez lata eksploatacji tego pomieszczenia. Prawdopodobnie. Ja tu masę szczątek różnych śladów po myszach znalazłem, także tu on czuje wszędzie po zapachu, że chodzą takie małe jadalne stworzenia. Kurde, mordziaki, trochę zimno jest, trzeba coś wymyślić, słuchajcie. Patrzcie, ile tu jest. 3,9 stopnia. Zaraz. Mam pomysł. I cyk, bierzemy panel klimatyzacji z Volvo. O! To będzie dobre. Poproszę ten młotek. No i cyk, tutaj na maksa dajemy ogrzewanie. Kochani, informacja numer jeden w dzisiejszych wiadomościach ze stodoły. Słuchajcie, Kazimierz Staszewski założył sobie konto na Instagramie. Tak, nie wymyślam. Dobrze słyszeliście, Kazimierz Staszewski, taki zespół Kult, może słyszeliście kiedyś, ma swojego Instagrama. Jest jednym z niewielu artystów, których znam od swoich młodych lat i których szanuję. I śmieszny jest ten Instagram, fajny, także możecie sobie tam wejść, popatrzeć na śmieszne fotki. Cikcior,
Mordo ty, kudłata, gdzie ty wlazłeś już? On poluje, to jest Terminator, on poluje, on pragnie śmierci, po prostu pragnie śmierci myszy. Słuchajcie, o co chodzi z gwoździami krokwiakami? Pojechałem ostatnio do Castoramy kupić rurę, bo wyobraźcie sobie, patrzcie, mam taką nagrzewnicę i tu była rura o taka, o takiej średnicy, to jest 100 mm. Ta duża nie wiem ile ma, ze 150, może 200. I wyobraźcie sobie, na tej rurze to nie działało efektywnie. Ona jakby się dusiła, troszeczkę śmierdziało spalinami i tak dalej. I gdzieś tam znalazłem w jakiejś instrukcji, czy już nawet nie pamiętam gdzie, że musi być większa średnica rury. I pojechałem do Castoramy kupić taką rurę. I mówię do chłopa, od razu tam pytam, a gwoździe? Czy można kupić gwoździe? On mówi, no tu są gwoździe. I pokazuje mi na półeczkę, a kot poluje cały czas. Kot cały czas chce coś upolować. Pokazuje mi na półeczkę z gwoździami. Wyobraźcie sobie, patrzę se na gwoździe, a tam takie coś. Czajcie fazę, że takie gwoździe wielkie istnieją? I one się nazywają, że to są krokwiaki. Już rowerek powiesiłem. Córeczki wisi sobie. Znaczy nie rowerek, no. Hulajnogę. Ale mówię wam, te gwoździe, to można wszystko z tym, z tych gwoździ robić. Świetna sprawa. Patrzcie, patrzcie. Patrzcie, jaki ma instynkt zabijania. Szuka. On szuka. Szuka i szuka. Cikcior. Z wyrolu ty, chodź. Chodź tutaj, chodź. Chodź. Chodź, mordziaku ty. Brudny cały jesteś, jak kaleka jakaś. Jak kaleka. Ej, nie pokazuj odbytu widzom. No co ty, cikcior. Ty nie wiesz, kto to może oglądać. Słuchajcie, jaka akcja? Z tego względu, że nakupiłem od Piotrka z zagranicznego kraju tych traktorów różnych takich, o jakieś majory, jakieś inne wynalazki. I w tych traktorach, w zbiornikach, taki trochę syf. Więc wymyśliłem, skonstruowałem sobie pompę, taką specjalną, o akurat ta bańka jest pełna, patrzcie. Wymyśliłem, że zrobię sobie specjalny przyrząd do wyciągania brudnego paliwa. Czyli wykorzystałem dwie pompy wakum zespolone ze sobą. Patrzcie, to są pompy wakum. I te pompy o takimi sztywnymi przewodami generowały podciśnienie. Patrzcie w czym. W takiej banieczce. To 20-litrowa bańka. I one generowały sobie tutaj podciśnienie. Widzicie? O tak. Tutaj na górze wakum było zaciągane. A tutaj tą rurką sobie spływało. Po co przedłużenie? Po to, żeby przypadkiem nie wciągnęło cieczy do pompy wakum, ponieważ pompa wakum jest nie przystosowana do tego, aby ciecz przepompowywać. Ona ma tylko powietrze pompować. Wiecie, ciecz jest nieściśliwa i pompę zepsuje. I słuchajcie, poopróżniałem zbiorniki, fajnie poczyszczało, bo to pozaciągało nawet najgorszy syf. No bo wiecie, podciśnienie to nie idzie przez pompę, tylko po prostu jest wsysane pod ciśnieniem z banieczki. I słuchajcie, zagapiłem się i to akurat przy Porsche. Z Porsche spuszczałem olej napędowy, zagapiłem się chwilę i wciągnęło dosłownie ułamek sekundy. Wciągnęło ciecz do pomp i patrzcie, co się stało. Miałem dwie pompy zmielone w drobny mak, patrzcie. Tutaj to ciężko się doszukać elementów łopatki w ogóle, nie? Oczywiście wkład to wszystko jest z tworzywa sztucznego. Patrzcie jak rozwalone. Dosłownie mielonka. Także Chris z jednej strony zbudował sobie spoko patent, spoko urządzenie, z drugiej strony spierdzielił. No ale w sumie co miałem zrobić, to zrobiłem, bo poopróżniałem te zbiorniki. No i jeszcze bym opróżnił w Alisie, bo tam taka benzyna wątpliwej jakości. Ale o, będzie czym palić w piecu, bo ten olej napędowy, który spuściłem, no to sobie
spalę w tym, w nagrzewnicy. Uprzedzę od razu wasze słowa. Nie da rady chodzić na tym, na przepalonym silnikowym, niestety. Także musi być olej napędowy. Także o, w każdym razie kupię sobie jeszcze pompę jedną, tylko zabezpieczę jakiś zwykły filterek, takie wiecie, coś przezroczystego, żeby było widać, nie? Bo chwila nieuwagi była i padło. Ono też, ten przyrząd tak był zrobiony, że to nie musiał chodzić non stop. Odpalałeś, tylko robiłeś trochę podciśnienia i potem ta pompa, nie pompa, ten zbiornik wysysał ciecz. Nieważne jaka ciecz, nieważne czy czysta, czy brudna, bo aby przeszło przez wąż, wsysało po prostu wszystko. Patrzcie, jaki to jest down. Downie! Ej, downie! Już coś sobie uroił. To myślicie, że ten kot to tylko tak teraz tutaj? U mnie w stodole? No ma taką psychozę cały czas. Najlepiej 4 rano, tak sobie postanawia, napierdzielać wszystkim, co hałasuje najbardziej w domu, po podłodze. Na górze, na dole, w kuchni, wszędzie, po prostu wszędzie. Postanawia sobie napierdzielać wszystkim. Już nie wiem, co gorsze, czy jego sranie, czy to, że robi taki hałas w domu. To ogólnie to miłe stworzenie takie. No, cikcior. No co on znowu robi, no? Co ten kot sobie znowu uroił? Mordo! Co? Chcesz, żeby uratowali cię, widzowie? Nie ma szans. A może mi traktor naprawi? No to jak tam, rachunki dostaliście już za gaz w nowych cenach? Ja wam powiem, my mamy naprawdę wspaniałe społeczeństwo. Ludzie, Polacy, to jest tak spokojny naród. Patrzcie, 3 razy ceny gazu poszły w górę. O, tak sobie. I nikt nie ma żadnych tutaj zastrzeżeń do tego, że tak się stało. No, poszły w górę, no cóż, no, jakoś sobie poradzimy. Nie wiem jak wam, mi się to w mojej głowie nie mieści, żeby jakieś takie komedie się działy. No jest to po prostu, rozbój, no rozbój biały dzień. Jak może się tak stać, jak można pozwolić na coś takiego, kiedy przedsiębiorstwa, firmy, działalności używają na przykład tego do produkcji, do jakichś, nie wiem, coś sobie ogrzewają, jakieś piece, jakieś inne wynalazki na ten gaz. I wiecie, taka firma sobie funkcjonuje, gdzie głównym kosztem jest, powiedzmy, gaz, i nagle to drożeje 3 razy. To jest takie, wiecie, ktoś przychodzi, przystawia ci pistolet do głowy i mówi bye bye. Także no, jeszcze ja tam jakoś przeżyję. Pasa zacisnę i w ogóle powiem chłopakom, żeby się cieplej ubierali. O właśnie, powiem, że przestali chodzić w stringach w pracy. No, to się zaoszczędzi na gazie. No i skoro jesteśmy już przy polityce, tak, rozmawiamy o polityce, nastał nowy, ten przyszedł nowy rok i gdzie ten kład? Obiecali, trąbili miesiącami, nowy kład, ja czekałem, cierpliwie czekałem, myślę, no obiecali, no to będzie, no i gdzie ten kład jest? Pytam się, gdzie ten kład? No dobra, nie powiem, do końca mi nie jest potrzebny żaden kład. Mam czym jeździć, mam czym się przemieszczać, ale obiecali, to niech dają teraz, no. Ach, masakra. Tutaj takie wzmocniaki porobiłem. Wzmocniaki. A tam już nie zrobiłem, bo mi się nie chciało tam na końcu. Tam na końcu niepotrzebne mam jeszcze tutaj. Patrzcie. O takie o. Uuu. 8x8 chyba, chociaż nie pamiętam. I mówię wam, to jak przykręciłem, to już ta podłoga to jest po prostu beton. Jest betonowa, czyli można spraszać tam na górę, tak, spraszać.
kochani, ja was nie będę tutaj zanudzał, zadręczał jakimiś bezsensownymi opowieściami. W majorze tym pierwszym jeszcze nic się nie zmieniło, nic nie zrobiłem. O, a może piszcie w komentarzach, czy chcecie odcineczek o Transalpie, bo tu Trumpek sobie stoi. Kilka osób o nim pisało, bo tam zauważyło go. Trumpek, no, fajna maszyna, Trumpek. Przecież ja się przesiadłem ze sporta, z takiego, no, super sporta, można powiedzieć, bo Gigs 150 koni na Trumpka, czyli na coś, co mocy, no, nie ma za bardzo, ale właściwości terenowe to jest, no, to jest bajka. No, dla mnie to przesiąść się na ten sprzęt to było zupełnie inne doświadczenie takie motocyklowe, motoryzacyjne, motocyklowe i naprawdę po sporcie bardzo fajny jest ten Trumpek, bo jakby on mi takie nowe horyzonty otworzył przede mną, co nie? Jak jeździłem sportem, to były miejsca, w które tak nie bardzo mi się chciało jechać, a tym już mi się bardzo chce jechać. Także, a i do lasu z córką i w ogóle. Słuchajcie, kończymy tego vlogaska. Na koniec jeszcze podsumowanie. Status traktorów. Ile jest traktorów i jakie traktory? Niestety muszę skorzystać z karteczki, aby wam to wszystko powiedzieć. Dlaczego niestety? No bo słaba pamięć. Także już recytuję. Uwaga. Bug. Jedna sztuka. Bug Juno. Major. Czyli taki major jak ten. 3 sztuki. Fiat 211. 2 sztuki. Porsche Junior. 1 sztuka. Volvo. No nawet tutaj stoi Volvo. 1 sztuka, Alice Chalmers, Ford Sontexta oraz Ursus C360. Łączny stan traktorków na dzień dzisiejszy to jest 11 sztuk. Tak, 11 sztuk. Także pomalutku jakoś tam to wszystko się kręci, no, kręci. Dziękuję za oglądanie. Narka.